Ptaszku. Serdecznie witamy Państwa na koncercie Studia Integracji. Studia Integracji powstało 18 lat temu w Łodzi. Mamy za sobą wiele podróży artystycznych po świecie. Śpiewaliśmy i w Paryżu, i w Brukseli, i w różnych innych miastach europejskich. Myślę, że na chwilę zapomnimy, że Studio Integracji ma jakby jakiś... mówi się, że ma jakieś niepełnosprawności. Cześć, witaj, kocha. Tak. Potwierdza to PAF. Uważam, że spotkanie z artystami z niepełnosprawnością jakby działa jak lepiej od APAP-u i od różnych innych wynalazków aptecznych. Po prostu możemy zobaczyć, że ludzie, którzy mają jakieś tam kłopoty ze sobą, potrafią być porywającymi artystami i budzą zainteresowanie. Myślę, że najcudowniejszą opowieścią, reakcją moich przyjaciół, którymi się opiekuję od lat, jest taka sytuacja, kiedy przyjechaliśmy na koncert do Krynicy na południu Polski i poszliśmy do pijalni wód mineralnych. No niestety połowa naszego zespołu piła moczopędne takie wody i potem bardzo długo jechaliśmy do Łodzi z powrotem, bo trzeba się było zatrzymywać dosyć często, ale stała się tam sytuacja, o której mówię dlatego, żeby zwrócić uwagę, żeby nie usiłować jakby być dobrym na siłę dla niepełnosprawnych. Żeby jeżeli interesują nas ich losy, no to niech nas naprawdę interesują. A jak nie, to nie róbmy takiej sceny, która nas spotkała właśnie w Krynicy. Okazało się, że w trakcie picia wody weszła do tej pijalni pani, która absolutnie była widoczna już z daleka, miała jakieś drogie norki, fryzurę jak wieży Eiffla, brylanty na palcach. No wyglądała, ktoś tam szepnął, szkoda, że jeszcze obrazów z domu nie wyniosła, bo już miała wszystko na sobie, co do tego można było mieć. I chciała zwrócić uwagę publiczności w tej pijalni, jaka ona jest troskliwa dla osób z problemami. I podeszła do naszego Adasia, który jakby ma kłopoty tam tego rodzaju, że jeździ na wózku, no, ale nigdy nie chodził. I ona właśnie podeszła do niego i powiedziała do niego takim dyszkantem wysokim, żeby wszyscy w tej pijalni słyszeli, jaka ona jest troskliwa, jak ją obchodzą ludzkie losy. A on się od razu na niej poznał, bo oni są jak rentgeny. Wiedzą dokładnie, kto jest kim. I ja jestem bardzo szczęśliwy, że nie padam ich ofiarą, bo ja ich nigdy nie okłamuję, więc mam ten luksus, że się nie boję ich ocen. Natomiast wtedy, kiedy ta pani podeszła do Adasia i powiedziała tak: och, młody człowieku, jakże ubolewam nad tym, że ty nie możesz chodzić. A ten spojrzał na te brylanty, te wszystkie norki i powiedział tak: mogę, tylko mi się nie chce. W związku z tym uważam, Adasiu, że odebrałem ci kwestię. Powiedz, jak powiedziałeś. Mogę, ale mi się nie chce. Myślę, że fajnie jest nie wpaść na taką minę, bo oni się szybko poznają na tym, kto buja. Myślę, że nasza akcja, z którą jeździmy po świecie, ma też sens. Jesteśmy przeciwni słowu tolerancja. Tolerancja, moim zdaniem, jak przyszedł do pani do domu pierwszy raz i powiedział, że ja panią toleruję, to by już pani nie chciała, żebym do pani przyszedł drugi raz. Bo jak to
Dopiero jak się powie, że się kogoś toleruje, to słyszymy, że to raczej obraża, niż jest pozytywem. Więc jeżeli nasi słynni ludzie, jakiegokolwiek bądź pokroju, czy w polityce, czy w społecznych ruchach mówią, że są tolerancyjni, to fajnie by było, żeby mówili, że akceptują. Bo słowo tolerancja jednak przegrywa ze słowem akceptacja. Jeździmy z takim programem A jak akceptacja i dzisiaj Państwa zapraszamy na ten program. Studio integracji w programie A jak akceptacja. Przychodzą jacyś ludzie z zapałkami na Plac Zbawiciela i robią sobie podpalankę z symbolu, który jest symbolem tego, naszym zdaniem, że dla każdego jest miejsce na świecie. Więc chcielibyśmy zaśpiewać piosenkę Tęcza nad Europą.
A teraz zapraszamy na song Każda góra ma swojego proroka. Proszę bardzo. Pisze dla nas wiersze, to samo życie z nas często kpi. Samo życie. Proszę bardzo. Wszystkich sił.
Nie przeżyliby ani chwili, więc mamy po prostu swój punkt widzenia na ten temat i śpiewamy taką piosenkę na Boga. Dlaczego żyć nie możesz bez wroga? Proszę bardzo, bez wroga! Który się złamać byłby czas.
Świętego Alberta. Kiedy przyszedłem do ośrodka bezdomnych i zapytałem szefa tego ośrodka, czy znalazłoby się parę osób u niego w tym ośrodku, żeby śpiewali albo grali, że chciałbym tam 6-7 osób śpiewających. A wtedy pan szef tego ośrodka powiedział, chyba że na pańskim pogrzebie. Więc ja nie za bardzo rozumiałem ten żart, ale potem się okazało, że jak bliżej poznałem wykonawców, to wcale nie było tak źle, jak on przesadził, określił to, że są tam sami ludzie, którzy są źle wychowani, mówiąc najłagodniej. Jest tam bardzo dużo ludzi, którzy, którym się coś nie powiodło, i nauczyciele, i nawet był tam u Alberta wicedyrektor pewnego domu kultury, który też miał pecha w życiu i wylądował u świętego Alberta. I okazało się, że nauczyliśmy się od nich bardzo wielu mądrych jakby rzeczy i przestrug przed różnymi niedogodnościami życia, żeby się nie wpychać niepotrzebnie w jakieś sytuacje, które potem przynoszą nieszczęście. I z tego powstała piosenka o takich
ludziach, którzy chodzą po śmietnikach, zbierają różne tam rzeczy. Śpiewamy Państwu piosenkę, którą śpiewaliśmy razem z nimi. Wtedy, to było parę lat temu, jeszcze żyła Hania Bielicka i był wielki koncert w sali kongresowej. I ja przywiozłem ten zespół właśnie wzbogacony o chłopaków od świętego Alberta. Okazało się, że piosenka w ich wykonaniu i z tą pasją taką absolutnie nieporównywalną z niczym najbardziej się podobała publiczności wtedy kongresowej. Żeby oni wszyscy potem nagrali płytę, myśmy się już nie wtrącali do ich życia, żeby im nie przeszkadzać, żeby założyli rodziny, mieli pracę i tak się stało. I w związku z tym mamy takie małe zwycięstwo, że ci ludzie zaczęli normalnie funkcjonować poniekąd też w wyniku współpracy z nami. Posłuchajcie. Tak. Szukasz partnerki, rozumiem. I posłuchajmy w takim razie piosenki, którą śpiewaliśmy razem z Albertami. Eddie. Nie pamiętam.
Aha, już dobrze, bo myślałem, że prąd porazi naszego przyjaciela, bo zaczął rozmontowywać sceny. To, tak. Może jeszcze raz powtórzę, ponieważ nasi wspaniali organizatorzy, którzy nas zaprosili dzisiaj na koncert, zapraszają na następne koncerty od 21 czerwca do 20 lipca. Dzisiejszy koncert jest jakby prologiem cyklu spotkań muzycznych festiwalu Strefy Ciszy. 21 czerwca rusza druga edycja, która na pewno będzie się cieszyła takim powodzeniem, jak i ta pierwsza. Gorąco zapraszają organizatorzy do łazienek od 21 czerwca do 20 lipca. Rano o 10 programy muzyczne i edukacyjne dla dzieci i rodzin, a o 12 dla dorosłych. W różnych punktach łazienek będą czekały przepiękne muzyczne niespodzianki. Chcielibyśmy Państwu podarować teraz piosenkę, która kiedyś była już tutaj wykonywana na tej scenie, w towarzystwie zresztą tego pawia. Śpiewał tę piosenkę sam Radek Graczyk, który u pani Ani Dymnej dostał drugą nagrodę na festiwalu. Teraz musi 2 lata czekać, bo jak dziecko wygrywa, to musi dorosnąć i dopiero w kategorii dorosłych może startować. Śpiewał piosenkę Fenomen Chopina. Wszystkie praktycznie piosenki są naszego autorstwa, mojej muzyki i moich tekstów, na aranżę Andrzeja Sielskiego. Więc proponujemy Państwu tylko własne produkty. Wiem, że pierwszy raz zasłyszane utwory nieznane mogą być albo łatwe do przyjęcia, albo trudne do przyjęcia. Myśmy chcieli w tej chwili zaśpiewać właśnie o fenomenie Chopina. Piszemy też piosenki dla szkół i przedszkoli.
kiedyś przyszedłem do Zerówki i usłyszałem tę piosenkę naszą o numerowe koła ratunkowe, to się nazywa. Jakie są numery, do których trzeba zadzwonić w razie czego, jakby się coś działo. Zawsze się skrobiemy w głowę, który to numer jest do czego, więc może dzisiaj zaśpiewamy Państwu tę piosenkę numerowe koła ratunkowe i zapamiętacie, do kogo jest jaki numer, gdzie to w straży pożarnej, gdzie do policji i tak dalej, i tak dalej. Numerowe koła ratunkowe. Ludzie owszem byli zawsze na pierwszym planie, ale do dzisiaj mam 5 kotów. Kiedyś było tak, że miałem 14 kotów, 2 psy i gołębia. Gołąb przyszedł do mnie w takiej sytuacji. Po prostu nagle z fajnego gołębia okazał się być chorym gołębiem. Jechałem samochodem jednokierunkową ulicą. Nie patrzyłem w lusterko, że za mną jedzie rzeka samochodów. I spojrzałem kątem oka, zobaczyłem jak pies ugryzł w skrzydło gołębia. No to zatrzymałem samochód, ten pan zabrał psa i poszedł, a ten gołąb z tym skrwawionym skrzydłem, taki kompletnie nieprzytomny, zaczął wolniutko kupać sobie po płaskich schodach do takiego sklepu, pewnie nieprzytomny, bo, a może sobie zdawał sprawę, który miał szyld rzeźnik. Więc pomyślałem, że jeżeli jest w takiej depresji już po tym ugryzieniu, to muszę go zabrać. No i wziąłem tego gołębia, odwróciłem się wtedy dopiero.
i zobaczyłem, że zahamowałem przez trzy przecznice ruch w Łodzi na tej jednokierunkowej ulicy, ponieważ nie zamknąłem drzwi i z tym gołębiem skrwawionym szedłem w stronę mojego samochodu, a w moim kierunku szedł facet, który miał ponad 2 metry, łysą głowę wytatuowaną i w oczach śmierć. Po prostu szedł mnie zabić za to, co zrobiłem. A ja musiałem w jego stronę iść, ponieważ tam miałem samochód. I zbliżam się, zbliżam i nagle ten pysk okropny zmienił się na twarzy w Madonnę. Spojrzał na tego gołębia i tę krew i powiedział do mnie: no kurna, chyba że tak. No i poszedł z powrotem, uratował mi życie. Potem był u nas 6 lat. Koty go chciały zjeść, bo myślałem, że przyniosłem śniadanie do domu. Więc poszedłem tylko na chwilkę do kuchni, żeby mu przynieść coś do jedzenia, bo klatkę zamówiłem. To wszystkie 14 kotów były na tej klatce i miały łapy tak do środka. On tak biedny w środku siedział, wyglądała taka z wytrzeszczem takim jak ryba belonka, ale go nie dosięgnął jakoś. Potem się okazało po latach, że my tam mamy gołębia. Potem się okazało, po 6 latach zniósł jajko. Się okazało, że to była niejaka gołąb. I potem jeszcze jedno jajko zniosła nam, a potem umarła. Poinformowała nas na starość, że byliśmy w błędzie, że to nie był żaden gołąb, tylko gołębica. Więc przyglądajmy się zwierzętom, kimkolwiek są, czy nieważna jest po prostu sytuacja, czy to jest gołąb, czy gołębica. Bądźmy dobrzy dla wszystkich zwierząt, dla przyrody, bo bez tego nie pociągniemy daleko. Naprawdę. Chodzimy tutaj po łazienkach i nie możemy po prostu pojąć, jak to można wymyśleć takie piękno jak łazienki. Siedzi moja koleżanka Ela Jagiełło tutaj i mówi: Boże, ja jeżdżę po świecie, to zobaczyć, tam zobaczyć, a usiadłam tu i po prostu oszalałam. To tutaj jest to tu, którego szukamy. Więc bądźmy dobrzy dla każdego naszego tu i spróbujmy być tego samego co zdania, co my. Świat to my. Proszę bardzo. Świat to my, nie pij, nie byle jak.
w dekoracji takiego partnera. Naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni Tobie, że bierzesz z nami udział w koncercie. Myślę, że tylko Don Kiszoci pchają świat do przodu. Don Kiszoci bez ludzi z odrobiną szaleństwa nie byłoby wspaniałych pomysłów, nie byłoby po prostu niczego pięknego, bo tylko ludzie delikatnie zakręceni potrafią czynić rzeczy nietypowe i które potem jakby zdają fantastyczny, artystyczny i pożyteczny egzamin. Więc myślę, że piosenka tylko Don Kiszoci pchają świat do przodu, to będzie możliwe do przyjęcia ta racja nasza, żebyście Państwo po prostu byli tego samego zdania. Nie bójmy się szaleństwa delikatnego. Twórzmy piękne rzeczy. Don Kiszoci, tylko Don Kiszoci pchają świat do przodu. Proszę bardzo, Studio Integracji! Chcieliśmy Was pożegnać piosenką o lwie.
lew, wspaniały wielki kot, który na zewnątrz jakby chodzi w jakichś sytuacjach dyplomatycznych na przykład, bardzo ostry i wyraża się w bardzo jakiś autorytatywny sposób, a w domu chodzi w kapciach, ziółka mu gotuje babcia i tak dalej, i tak dalej. Nie myślmy, że groźne lwy to groźne lwy. Każdy z nich ma duszę, co najmniej kota, tylko że pewnie czasem pozycja zmusza go do tego, żeby był aż tak strasznie autorytatywny. Chciałbym, żebyśmy... Zgadasz się ze mną? Wiem, wiem, zgadasz się. Widziałem, jak pogoniłeś dzisiaj parę gołębi, także pogadamy później. Wiem, a ja hodowałem jednego gołębia, to wiem, że tak się nie należy zachowywać, więc już. Chodzi o to, żebyśmy w takim razie razem zaśpiewali na zakończenie piosenkę o lwie. Nic wam nie zaszkodzi, jak zaśpiewacie refren z nami. Taki prościutki bardzo. Kto się nie boi, kto się nie boi, kto się nie boi lwa? Kto się nie boi, kto się nie boi, kto się nie boi lwa? Zrobimy próbę, co? Bardzo to prościutkie, a zobaczycie, że nie będziecie się bali nigdy lwa, ani nigdy niczego, bo chcemy, żebyście byli bezpieczni, kochani przez wszystko, co was spotka. Więc chociaż tak półgłosikiem, żebyśmy mogli powtórzyć to razem. 3, 4. Kto się nie boi, kto się nie boi, kto się nie boi lwa? Jeszcze raz. Kto się nie boi? Kto się nie boi? Kto się nie boi lwa? Pięknie, Mazowsze, no po prostu Mazowsze. Wiem, że nie powinien tego mówić, ale kiedyś w Ameryce za nią German przyjechaliśmy w gościnę do pewnej pani, która nas częstowała fenomenalnym winem. I wypiliśmy jedną butelkę, to była taka delegacja podwieczorków przy mikrofonie za oceanem. I to wino było fenomenalne. I Ania mówi, słuchaj, mnie nie wypada powiedzieć, żeby drugą butelkę ta pani przyniosła. Może coś zrobisz takiego. Ania w ogóle nie piła prawie, a tu oszalała dla smaku, zresztą my wszyscy. No i a propos Mazowsze, to powiedziałem. I mówię do tej gospodyni, słuchaj, nie znalazłaby się jeszcze jakaś buteleczka. Ona mówi, chodź ze mną do piwnicy i zaraz zobaczysz. Schodzimy, ja patrzę, tu cała ściana wywalona butelkami z winem rewelacyjnym, więc wziąłem od razu na wszelki wypadek pod pachę tutaj dwie i tutaj dwie, bo jeszcze było paru kolegów z nami i szczęśliwy się odwróciłem, patrzę, a na drugiej ścianie same takie rowki, cała ściana od podłogi do sufitu, pusta butelka, takie tylko te leżaczki takie były na ścianie. Mówię, co tu się stało? Dlaczego tu nie mam jednej butelki? A ona mówi do mnie, bo wczoraj u mnie w gościnie było Mazowsze. Także nie sieję plotek, ale widziałem skutki wizyt Mazowsza. Więc chciałbym, żebyśmy w tej chwili razem zaśpiewali Kto się nie boi lwa i tym się pożegnamy. Dziękuję bardzo i chodźcie. Lep, lep, lep. Nie ma.
Kurtyna, a myśmy już się zasłonili. Dziękuję bardzo.